Weryfikujemy. Tłumaczymy. Testujemy. W serii Galaxy Explained. Z roku na rok gromadzimy w smartfonach coraz więcej zdjęć, filmów i danych. Każdy z nas też co jakiś czas zmienia telefon na nowszy, lepszy. No właśnie. Zmiana smartfona to jedno, a co z naszymi osobistymi danymi? Czy należy się o nie martwić? Cześć! Z tej strony Arek Markiewicz-Zaradny. Zapraszam na pierwszy odcinek nowej serii Galaxy Explained, w której będziemy weryfikować, tłumaczyć i testować nowe możliwości urządzeń Samsunga. Dzisiaj opowiem Wam oczywiście o przydatnej oraz innowacyjnej funkcji smartfonów serii Galaxy, jaką jest inteligentna opcja Smart Switch, pozwalająca na szybkie kopiowanie danych pomiędzy urządzeniami. Samsung Galaxy to seria S, A, M, X-Cover oraz foldy i tablety. Smart Switch działa pomiędzy każdym rodzajem urządzeń Samsunga. Ale nie tylko. Jeśli chcesz dołączyć do grona użytkowników Galaxy, bez problemu przeniesiesz pliki z iOS-a, Androida, a nawet z Windows Mobile. Jednak oprócz tego Smart Switch pozwala również na bezpieczny transfer kopii danych pomiędzy innymi urządzeniami, tabletem lub smartwatchem. Smart Switch jest dostępny również na komputery PC z systemem Windows lub macOS. Dzięki temu można w sprawny i łatwy sposób stworzyć kopię bezpieczeństwa na komputerze. Co można skopiować na nowe urządzenie Galaxy? Smart Switch pozwala oczywiście na przesyłanie zdjęć i filmów, jednak to tylko skromna część jego naprawdę sporych możliwości. Aplikacja umożliwia kopiowanie zapisanych wiadomości czy też listy kontaktowej. Tak samo jest w przypadku zainstalowanych aplikacji, które zostaną przeniesione na nowy telefon wraz z wcześniejszymi ustawieniami, do jakich już jesteśmy przyzwyczajeni. Lista sieci Wi-Fi z zapisanymi hasłami, ustawienia tapet, widżetów, a nawet budziki. Nie inaczej jest z kalendarzem i zapisanymi w nim wydarzeniami. Imieniny mamy i ważne rocznice także zapiszą się w nowym sprzęcie. Niestety, na przykład termin wizyty u dentysty również tam się pojawi. Okej, teoria już była, a co z praktyką? Sprawdźmy, jak działa przenoszenie danych pomiędzy urządzeniami. Dzięki temu sami zobaczycie, jak prostym i wygodnym rozwiązaniem jest Smart Switch. Na potrzeby prezentacji wybrałem dwa smartfony Samsunga. Galaxy z serii A, a drugim, na który będę przenosić dane, jest Galaxy Z Flip. Ważna jest wielkość pamięci w urządzeniu docelowym. Musi być taka sama lub większa, jeżeli mamy dużo zdjęć lub filmów w poprzednim smartfonie. Nie jest to problemem, bo urządzenia Galaxy z roku na rok mają coraz większą pojemność. Na przykład Z Flip ma aż 256 GB wbudowanej pamięci. Pamiętajcie, że nowsze urządzenia Galaxy mają już preinstalowanego Smart Switcha. Jeżeli jednak korzystacie z telefonu innej marki, musicie najpierw pobrać i zainstalować naszą darmową aplikację, którą znajdziecie w sklepie dedykowanym dla Waszego telefonu. Z aplikacją Smart Switch korzystanie z nowego urządzenia jest bardzo proste. Nie ma bowiem potrzeby pojedynczego przesyłania danych ze starego telefonu za pośrednictwem osobnej chmury, do której dodatkowo trzeba się zalogować. Nie musicie również szukać programów od innych dostawców. Wystarczy nasza zaufana aplikacja, która znacząco ułatwia cały proces przenoszenia danych. Parę kliknięć i po sprawie. Wszystkie pliki oraz osobiste ustawienia znajdą się szybko na nowym telefonie. Ok, a teraz pokażę Smart Switch w praktyce. Nowe urządzenie Galaxy po wyciągnięciu z pudełka najpierw zapyta o wybór języka, konfigurację karty SIM, podpięcie do sieci Wi-Fi, zaakceptowanie umów, a w pewnym momencie, i tak mam przygotowane tutaj smartfony, Smart Switch na nowym urządzeniu zapyta o kopiowanie danych ze starego urządzenia. Wybieram dalej, następnie mogę wybrać rodzaj urządzenia, czy to będzie urządzenie z systemem Android, czy też urządzenie innego producenta. Ja wybieram urządzenie z Androidem. W tym miejscu mogę również wybrać, czy dane przenieść wygodnie, bezprzewodowo za pomocą sieci hotspot, czy też, jeżeli jestem w jakimkolwiek innym miejscu poza domem, mogę użyć kabla, który jest dołączony do każdego urządzenia Galaxy, przewód USB-C do USB-C. Wybieram bezprzewodowo. W
tym momencie na starym urządzeniu muszę uruchomić pobraną i zainstalowaną aplikację Smart Switch oraz kliknąć Wyślij dane bezprzewodowo. Teraz urządzenia za pomocą ultradźwięków sparują się ze sobą i nowe urządzenie sprawdzi, jakie dane mogę przenieść ze starego urządzenia. Wybieram na starym urządzeniu zezwolenie na dostęp do pamięci i trwa skanowanie pamięci starego telefonu. Nowe urządzenie skanuje stary telefon i na tym etapie mogę wybrać albo przeniesienie dosłownie wszystkiego, lub też, jeżeli na przykład wiem, że mam kopię zapasowych danych w chmurze, mogę wybrać, które elementy będę przenosić. Na potrzeby tego filmu klikam wybierz, tak żebyście mogli zobaczyć, iż mogę przenieść konta. Konto Google, konto Samsung, połączenia i kontakty, wiadomości, aplikacje, ustawienia urządzeń ubieralnych, czyli aplikacja Galaxy Wearable, która obsługuje i słuchawki, i zegarki, ustawienia smartfonu, praktycznie wszystkie dane, które mam w telefonie. Na potrzeby tego filmu wybiorę wszystkie elementy, jakie mam w starym urządzeniu. Jednym z etapów jest przenoszenie kont, a więc muszę podać login i hasło do konta Google. Wpisuję teraz swoje konto Google, klikam dalej, akceptuję umowę konta Google i w tym momencie dane z konta Google są przenoszone na nowe urządzenie. Kolejnym krokiem jest wybór domyślnej wyszukiwarki. Następnie wybieramy zabezpieczenie ekranu kodem, PIN-em lub biometrią. Na potrzeby tego filmu wybrałem PIN, który jest bardzo prostą funkcją zabezpieczającą ekran. Smartfon również zapyta o możliwość włączenia asystenta Google. Przypomnę, że jest to jedyny w chwili obecnej asystent, który obsługuje język polski. Następnie mamy możliwość pobrania dodatkowych aplikacji od firmy Samsung, które znacznie rozszerzają możliwości smartfona, chociażby o kalkulator. Ja na potrzeby tego filmu pominę ten krok. Ważnym elementem jest zalogowanie się do konta Samsung. Logowanie do konta Samsung można pominąć, jednak polecam zrobić to od razu, dlatego że zyskujemy dostęp do takich usług jak Znajdź moje urządzenie albo Samsung Pass, o czym opowiemy w innych odcinkach. W chwili obecnej podam hasło do konta. Teraz akceptuję umowy licencyjne. W przypadku Galaxy Z Flip lub Z Fold pojawi się jeszcze informacja, jak dbać o składane ekrany. Następnie aplikacja zacznie przenosić dane ze starego urządzenia. Jak widzicie, mam już pulpit smartfona dostępny. Układ ikon przypomina ten ze starego urządzenia, ale dane są w trakcie przenoszenia. W trakcie organizacji mogę podejrzeć postęp na pasku konfiguracji. Jeżeli kliknę ikonę Smart Switcha, zobaczę, ile czasu zostało do całkowitego przeniesienia wszystkich danych, jaki jest postęp w procentach również przenoszenia danych i będzie pokazywać się też informacja, czy teraz są przenoszone wiadomości, aplikacje, czy też jakieś inne dane. Gotowe! Moje dane już się przeniosły. Sprawdźmy, jakie dane i aplikacje z poprzedniego sprzętu znalazły się w moim nowym smartfonie. Jak widać, układ ikon jest taki sam. Układ ekranów również został zachowany, podobnie jak lista aplikacji, które są w smartfonie. Sprawdźmy, jak wygląda to z listą kontaktów. Wszystkie kontakty, które były w starym smartfonie, przeniosły się bez problemu do nowego smartfona. W galerii wszystkie zdjęcia i filmy również zostały zachowane. A więc wszystkie dane mam w smartfonie. Mam również dostęp do takich samych aplikacji, do zdjęć, do filmów, a gdybym chciał przenieść nawet dane z mojego sejfu, również mogę w bezpieczny sposób przenieść je na nowy smartfon. W Smart Switchu ważne jest to, że proces przesyłu nie usuwa żadnych danych ze starego telefonu. Wszystkie informacje z poprzedniego urządzenia nadal będą w nim zachowane
I jeśli pominąłem jakiś krok, jeśli chciałbym jakieś dane jeszcze dociągnąć, w każdej chwili mogę uruchomić ponownie Smart Switcha i powtórzyć ten proces. Oprócz tego nie ma potrzeby wkładania karty SIM do żadnego z urządzeń. Smart Switch pozwala bowiem na kopiowanie plików bezpośrednio z jednego na drugi telefon albo robienia kopii i przechowywania jej na innych nośnikach, na przykład na pamięci USB. Jak widać, Smart Switch jest w stanie skopiować wszystkie najważniejsze dane, które znacząco ułatwiają mi użytkowanie nowego telefonu. Właśnie dlatego Smart Switch jest jednym z wielu powodów, dla których zawsze zostaję przy urządzeniach Galaxy. Nie muszę bowiem pojedynczo kopiować poszczególnych aplikacji, haseł, plików na nowy smartfon. Wystarczy kilka kliknięć i gotowe. Dzięki za dziś i do zobaczenia w następnych odcinkach Galaxy Explained.